Polski Związek Niewidomych przygotował, powiedzmy, scenariusz pytań i według tego scenariusza są psy przygotowywane. A więc to jest tutaj akurat ten piesek Malborku pana Waldka jest przygotowywany takim tokiem indywidualnym. Polega taka różnica na tym, że ten pies jest własnością tutaj niewidomego. Od szczeniaka jest przez niego kupiony i wychowywany. Jest to owczarek szwajcarski, suczka kupiona z hodowli warszawskiej. Indywidualność tej testury polega na tym, że właściwie przygotowujemy wspólnie, w tym sensie, że część zajęć wykonuje bezpośrednio niewidomy, a ja jako treser prowadzący ośrodek testury psów w Pile dla Polskiego Związku Niewidomych koordynuję to i od kilku miesięcy jesteśmy w kontakcie. Te zajęcia przeprowadzamy zarówno w Pile, jak i tutaj w Malborku. Według wymogów pies musi, powiedzmy, określone kryteria spełnić. Jest taka metoda punktowa, gdzie pies będzie podlegał ocenie. Jakie zadania na egzaminie pies będzie musiał wykonać? A więc głównie takie zadania, do jakich celu jest przygotowywany, a więc prowadzenia w ruchu ulicznym, zaznaczania przejść, doprowadzania do łapki, do autobusu, zaznaczanie, powiedzmy, drzwi autobusu, zaznaczanie windy, wprowadzanie po schodach ruchomych, a więc tutaj wszystkie tego typu, powiedzmy, zadania. Tutaj myśmy tego pieska też robiliśmy zajęcia z nim w Gdańsku, właściwie to 6 godzin żeśmy poświęcili na takie chodzenie, całkiem dobrze wypadł. Trudność tej tresury psów przewodników polega na tym, że czas okres ich przygotowywania jest dosyć długi. A więc tutaj w przypadku tutaj tej suczki to jest tutaj półtora roku od szczeniaka, powiedzmy, a więc tutaj wychowanie, a tresura to jest taka bardzo, powiedzmy, płynna sprawa, bo to samo, powiedzmy, zadania, powiedzmy, jako przywołanie, powiedzmy, przykładowo, przywołanie szczeniaka do siebie, to jest tresura czy wychowanie, a więc jeden powie to, drugi powie, że to jest tresura i obaj będą mieli rację, a więc tutaj te elementy, powiedzmy, były już psu wdrażane w sumie od najmłodszego wieku, no i stąd, powiedzmy, tutaj ta jest ta trudność, że średnio pies przygotowywany jest od 8 do 14 miesięcy. I stąd tutaj chodzi, żeby w maksymalny sposób uzyskać pewność, że ten pies nie zawiedzie, jak to można powiedzieć, na 110% wykona te swoje polecenia. Zadaniem psa w tym poruszaniu to jest właśnie zaznaczanie określonych elementów, omijanie przeszkód, zaznaczanie przejść, o tego typu zadania.